Poznajcie Nikolasa. Zbudował firmę, która zajmuje się sprzedażą butów największym sklepom w Polsce i na całym świecie. Pokażemy Wam jego miejsce pracy i zapytamy, jak zbudował sklep, który w najlepszym miesiącu sprzedawał ponad 2000 par. Więc witamy w siedzibie N-Hype. Przejdziemy od garażu po tunel do magazynu, po biura. No zobaczycie, jak to wygląda od kuchni, prawda? Nikt tego jeszcze nie widział w sumie. Czyli tutaj się wysyłają paczki, tak? Tak, to jest taki tunel, można powiedzieć, w tym miejscu. Moi pracownicy opakowują paczki, pakują też, wymawiają do ludzi. No to wygląda. Jest tak w sumie fajnie, ładnie, elegancko. Moja mama zaprojektowała w sumie ten, jak ma wyglądać. Wcześniej prowadziłeś jakiś biznes, czy to był twój pierwszy? To był mój pierwszy biznes, buty. Byłem w gimnazjum, to było 2015-2014 rok. Mój ziomal nosił Jordany. No i pytałem się go, skąd to ma. Pokazał mi grupy facebookowe, oglądałem na YouTubie dużo rzeczy. No i tak się powoli wkręcałem to w środowisko. Podobało mi się, że są fajne buty, też te buty otwierają kwrota jakby do innych ludzi. No i takie community całe jest zrobione. Ile dziennie paczek wysyłacie? Ale nie wiem, z 5. Nie z 5 jest, nie z 10, nie z 0, nie na 100. Ile aktualnie masz magazynów? Mam 3 magazyny. Jesteśmy akurat w tym głównym magazynie, w którym trzymam pary, które są najbardziej pożądane i wychodzą najczęściej. Jakie parki znajdują się w tych pudełkach? Są to Dunki, no klasy, co wam mówiłem wcześniej. Dunki, Lowy, Hot Mover. Tak, Whispery. One kosztują akurat 500 zł około. Nie taka mega, mega droga para, affordable. Ile aktualnie teraz masz w towarze? Około 2 milionów złotych. I cały czas obracasz tą kwotą, nie? Tak i nie, no słaby rynek, więc próbuję jak najmniej sprzedać par, żeby później trochę dokupić. No ale kiedyś to było tak, było parę, sprzedawałem cały czas reinvest. Z własnego doświadczenia, gdyby ktoś teraz chciał wejść w buty, jakieś małolato, to raczej byś nie polecał mu tego. Możesz spróbować, ale moim zdaniem jest ciężej niż było, jak je zacząłem. Ale myślisz, że te czasy wrócą? Może wrócą, ale nie do takich sum jak kiedyś. A gdybyś zaczynał od nowa, to jakie rady byś dał, żeby szybciej wyskalować właśnie taki biznes? Trzeba być słownym. Jeżeli ktoś dobija deal na jakąś tam kwotę, to się tego trzyma. Dodatkowo osoba powinna być szybko realizować całe zadanie. I też no, szczera, honest, prawda? Musi też dodatkowo traktować klienta swojego jak najlepiej, jednak klient nasz pan. Jeśli chodzi o problemy duże z reklamacji, handlując? Ja generalnie zajmuję się hurtem. Więc takie reklamacji nie ma, ale takie problemy hurtowe mogą być takie, na przykład, że wolna jest wysyłka, źle zapakowane paczki. Teraz wchodzimy do showroomu, miejscu, w którym ludzie mogą kupić stacjonarnie swoją wymarzoną parkę. Jak udało ci się wyskalować tak szybko ten biznes, bo powiedzmy sobie, jeszcze teraz potrafisz tych par sprzedać naprawdę dużo. Jaki był etap skalowania twojego biznesu? Na początku trzeba było zarobić pieniądze, prawda? Więc wszystkie pieniądze zarobiłem. Inwestowałem dalej w firmie, więc to był taki efekt kuli śnieżnej. To jest 100, 100, 100. Jedną parę więcej mogłem kupić, dwie pary więcej. No i po prostu no, nie wydawałem pieniędzy, inwestowałem dalej, wierzyłem w siebie i ryzykowałem dużo. Zrobiłem taki switch z używanych butów i używanych koszulek na buty kolekcjonerskie, które no, mogę kupić w większej ilości. Mogę zawsze kupić 10-20 par, sprzedać to tego samego dnia, potem zrobić to kolejnego dnia, cały czas i tak po prostu rotować sobie. Oprócz butów masz dużo fajnych itemków, mógłbyś coś o nich powiedzieć? Tak, to są Bear Bricky, czyli takie miśki od Medicom Toys. To jest akurat rozmiar 1000%. Mam też takie mniejsze 100%. No i to są takie rzeczy kolekcjonerskie. Niektóre miśki nawet kosztują po 100 tysięcy złotych. No te akurat kosztują około 4. Znalazł się na nie kiedykolwiek klient, bo one kosztują 15 tysięcy, tak? Tak, no, w Polsce ciężko taki klient, ale na przykład znam ludzi, którzy sprzedają takie spodenki miarę często. Są też takie wersje z długim, wiesz, długie spodnie, czarne z jakimiś crazy patchami. Więc mogą nawet kosztować też ze 100, więc no, są klienci na to, po prostu coś musi znaleźć drugim portfelem, no i kupić sobie, prawda? Volt? Czy taki skarbiec, można powiedzieć. Jeszcze jest trochę under construction, więc nie przejmuj się z tym. I tu mam taki główny, mam tu główny regał, gdzie mam moje pary, które jakby mam w nieużywane. Jakie są takie po prostu najmniej spotykane pary, które tu są? Może, no to taki najbardziej, taki większy klasyk chyba. To są Energy Off-White jedynki. Nieużywana para aktualnie kosztują 20 tysięcy złotych.
20 tysięcy złotych? Tak. 5 lat temu po dropie koło piątki, więc mogłeś 5 tysięcy zarobić, jeżeli byś trzymał je to 5 lat. Ja generalnie lubię luksusowe, podoba mi się ta kultura, ale zawsze mieć fajne ubrania, fajne rzeczy, tak jakby... Ale jakby zarabianie kasy zawsze cię kręciło? Tak, zawsze tak. Kminieć, zawsze. Jakby zmonetyzować wszystko? Zawsze chciałem mieć własny biznes, prawda? Nie wiedziałem dokładnie, jak to działa kiedyś, ale teraz, no teraz z moją wiedzą, no to wiem, jak to działa wszystko i jeszcze bardziej nakręcony jestem, jeszcze więcej rzeczy chcę robić. A w jakie buty byś teraz zainwestował, które myślisz, że pójdą do góry? W przyszłości? Tak. Ciężko stwierdzić teraz, ciężko z tymi parami, prawda? Ciężko stwierdzić. No, bo to było są czasy, kiedy serio pary, było ich mało, był hype, były fajne modele, były fajne kolaboracje, teraz tego nie ma. Teraz nie ma tych fajnych kolaboracji modeli. Natomiast fajną parę na pewno, to możecie nadal kupić, są to Jordany jedynki Chicago, Lost and Found. No, moim zdaniem ta para na pewno będzie droga za 5 lat może. Są to klasyczne Chicago. Piękna para, naprawdę. Jeżeli ktoś chciałbym zainwestować parę, mi się wydaje, że to była dobra inwestycja. Aktualnie kosztują około 1500 zł, a Chicago normalnie z 2015 roku kosztują chyba tak 4-3, więc to jest taki moje safe investment. Jaka była najdroższa parka, którą sprzedałeś? To były Jordany 4 Manila i one aktualnie kosztują prawie 1000 zł. To komu sprzedałeś te buty? Wiesz, to mam takiego klienta z kolekcjonerem z UK. To dawno temu, no i ogarnąłem mój jest z Filipin, no i... Nie ma. Ile wtedy kosztowały, ile kosztują teraz? One kosztowały około 340 tysięcy te 2 lata temu, a teraz kosztują 100. No to naprawdę mega. Dużo na nich zarobiłeś? No nie jakoś dużo, może zdycha zarobię na nich, co nie? No to fajna kasa mimo wszystko. Ile najwięcej udało Ci się zarobić na swoim biznesie sprzedając buty? Mogę powiedzieć tak. Najlepszy miesiąc mogą kupić jakieś 2 mieszkania w jakimś mniejszym mieście. No to naprawdę... Do the math. Nic nie mówię dalej. To naprawdę jest spora kwota. A w prime ile udało Ci się sprzedać najwięcej butów? Jak mówiłem wcześniej, około 2000. To był prime. Więc to są moje parki, które chodzę daily. W sumie wszystkie tu są displayowane, boxa krepa. No i co, mam głównie Jordany, to najbardziej lubię, ale ostatnim jakby moim odkryciem są to Nibalansy. Naprawdę super wygodny but. I fajnie to wygląda, to taki nowy Wave, New Balance Protection Pack. Z takich ciekawszych par, no to oczywiście Dunki Suprema. Fajna para, no to moja ulubiona chyba para z kolekcji. Myślisz, że w swojej kolekcji butów, w których chodzisz daily, jaki to jest cała wartość tych butów? Szukaj. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam 33 pary. No nie wiem, może z 40 tysięcy. Teraz idziemy do mojego mieszkania, w sumie centrum dowodzenia. Czyli w tym miejscu wpadasz na najlepsze pomysły, żeby zarabiać dobry hajs? No tutaj sobie pracuję, tu mam moje komputery, mam dodatkowo też DJ-kę. No co jakiś czas w sumie 2 razy grałem na jakichś eventach moich ziomali. Mam też tablicę, w której zapisuję wiadomości, pomysły i jakieś tam rzeczy. O, i mogę wam pokazać fajny widok. Otwieram okno i mam widok na firmę, wiem, mogę rozmawiać z pracownikami, no mam jakby oko na biznes. Jak zaczynałeś 6 lat temu, to powiedziałbyś, że będziesz w stanie sprzedać 2000 par miesięcznie? Ciężko mi stwierdzić, nawet nie myślałem o tym za bardzo. Miałem taki cel, że zrobić załóżmy 10 tysięcy miesięcznie. A to, co się urosło, to tak wypadkowa. No i konsekwencja, i systematyczność, i szczęście. Myślisz, że tutaj dużo zagrało szczęście? Myślę, że tak. Odpowiednie miejsce, czyli Polska, odpowiedni czas, no, czyli były takie dobre czasy w butach. No i też ludzi, których poznałem na tej całej drodze biznesowej, no, którzy pomogli mi mindsetowo, pomysłowo. I... Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wejść w ten biznes? 1000 zł, żeby mieć na 2 pary, albo 1 parę. I później po prostu żonglujesz pieniędzmi. Tak, cegła po cegiełce budujesz. Także co, teraz może opowiesz o swoim kolejnym projekcie i wchodzimy do twojego nowo zakupionego Merylka. Zakupiłeś nową furkę, którą masz zamiar monetyzować. Powiedz mi coś więcej o tym projekcie. Jest to Enrides, czyli Beyond Chauffeur Service,
Oferuję takie rzeczy jak auto do ślubu, transfery lotniskowe, transfery miejskie, transport VIP, też miejsce do kontentu. Mi się wydaje, że takie właśnie podcasty, czy nawet teledyski fajnie było nagrywać w V-klasie, albo na jakby tle. Taki pierwszy projekt, mamy też dwa auta, dwa Jaguary, które będą głównie pod sesje zdjęciowe. I tu mamy ten chauffeur service, to będzie taki main source of income tej firmy. Mamy stronę internetową andrides.pl oraz na Instagram też andrides.pl. Jak w ogóle wpadłeś na ten pomysł? Generalnie no chciałem kupić sobie auto i pomyślałem, jakie auto dałoby mi największą stopę zwrotu. No i ta V-klasa chyba poszła, bo jednak to są auto firmowe, dzięki i sam jest osobą, która lubi być wywożona. Lubi po prostu być jako passenger, więc taki w sumie mój mały jakby kaprys. No i też mogę jako serwis zrobić, prawda? Zawsze rzeczy luksowe moim zdaniem są rzeczami, które korporacje nie zastąpią. Tak naprawdę byłoby cię stać na naprawdę sportowe, fajne takie mega furki, a ty kupiłeś właśnie taką furkę po to, żeby jeszcze na nich zarabiać, nie? Tak, no łatwo weź pieniądze, a nie mam takiego czegoś, że bardzo muszę mieć jakieś auto. Teraz jakby mieć auto, to ta V-klasa mi się wydaje, że jest idealnym wyborem. Często spotykasz się z określeniem, że jesteś bananowy? Bo przez to, że osiągnęłeś naprawdę sukces, to... Rzadko. Niektórzy ludzie może nie dowierzają, ale na dobrze. Po co mają wierzyć też, co mówię? Jeżeli nie wierzą, to jest więcej miejsca dla mnie, żeby dalej działać, prawda? To tak naprawdę świadczy o tym, że osiągnąłeś już coś, nie? Bo nie wiem, mi się wydaje, że jeszcze dużo rzeczy przede mną, dopiero zaczynam, prawda? Ja osobiście taką osobą, co nie lubię się zacieszać za bardzo i po prostu działać dalej. No, jeżeli coś to wyszło dobrze, to trzeba pamiętać, że zawsze może być gorzej i zawsze może coś się złego stać, więc zawsze w głowie mam z tyłu takie coś, że muszę dalej działać, nie mogę pozostać na laurach. No na razie mamy teraz dwie w sumie nowe rzeczy, ten N-Ride oraz N-Cleaner i chcę to rozwijać, chcę rozwijać dalej buty jak są i zobaczymy w sumie. Personal brand chciałem też rozwinąć bardziej niż jest. Tak naprawdę wszystko przed tobą, dzięki ci wielkie. Wielkie dzięki stare. I powodzenia. A wy subskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym odcinku.